Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dowiedzieliśmy się, jakie są przyczyny skrupułów, ale chyba bardziej istotne jest, jak je leczyć, co zrobić, żeby wyzbyć się tych skrupułów. Pierwszą sprawą, najważniejszą, zresztą chyba najłatwiejszą do takiej osoby, która przeżywa tę chorobę duszy, to jest modlitwa. Uciekanie się w modlitwie do Pana Boga. Właśnie wtedy, kiedy zwłaszcza jest ta trudność rozeznania, kiedy przychodzą te skomplikowane myśli, które każą po prostu rozkładać wszystko na czynniki pierwsze, zastanawiać się, czy przypadkiem przed chwilą nie wykroczyłem jakiegoś przykazania, nie przekroczyłem prawa Bożego i takie, kiedy atakują nas myśli, wtedy trzeba uciekać się w modlitwie. I to najlepiej akty strzeliste, takie prośby skierowane do Pana Boga, jakie znamy z Pisma Świętego. Panie, ratuj mnie, jak święty Piotr, który tonął w wodach otchłani. Albo Panie, ulituj się nade mną. Panie, wspomóż mi, daj łaskę, daj światło. Po prostu wołajmy wtedy do Pana Boga. I to jest w ogóle najlepsze, co możemy uczynić. Zresztą chyba mamy świadomość, że nie tylko ci, którzy mają to sumienie skrupulatne, ale po prostu każdy z nas powinien wzywać pomocy Bożej. I pierwsze, co powinniśmy uczynić zawsze w trudnych sytuacjach, to jest wzywać pomocy Bożej, wzywać pomocy Pana Boga. A więc najpierw modlitwa. I to większe nawet zwrócenie uwagi na modlitwę. By Pan Bóg nas leczył z tych piętrzących się nieskończenie myśli na temat zła, który jest wokół nas i które nas atakuje, bo człowiek o takich skrupułach myśli, że jest po prostu zawładnięty przez zło i zapomina o wszechmocy Bożej, o dobroci Bożej, a Pan Bóg przecież jest przy każdym z nas i dlatego ta świadomość, to stawanie przed Panem Bogiem, który jest większy niż jakiekolwiek zło i Pan Bóg nas uchroni, by zło nas nie opanowało. A więc najpierw modlitwa. Czego jeszcze powinna się podjąć taka dusza skrupulata? Kierownictwa duchowego. Taka osoba powinna mieć stałego spowiednika i to bezwzględnie, kierownika swojego duchowego i taka osoba ma być bezwzględnie posłuszna spowiednikowi. Właściwie innej rady nie ma. Bez bezwzględnego posłuszeństwa spowiednikowi nie przyniesie owocu właśnie takie leczenie duszy, w tym leczeniu pomaga nam wtedy spowiednik. Dlaczego to jest takie istotne? Bo właśnie na tym polega problem takiego sumienia, że człowiek nie chce przyjąć, że Pan Bóg odpuszcza grzechy, że w tym oto przewinieniu nie ma zła, że to nasze przewinienie, które popełniliśmy, to był grzech lekki, powszedni, że Pan Bóg przebacza nam ten grzech. Tylko to jest cały czas drążenie, nieustanne drążenie. I kiedy spowiednik powie radykalnie, koniec, proszę odciąć się od tego grzechu, proszę tutaj nie szukać zła, mamy być posłuszni. W ogóle spowiednik powie, że kiedy nas myśli atakują, ocenianie jakiegoś drugiego człowieka i powie nam, nie zajmuj się tymi myślami. Po prostu. I nie spowiadaj się z nich. To mamy być posłuszni. Chociaż nam się może wydawać, że nie. Przecież to jest grzech. To jest obraza Boża. Nie, mamy być posłuszni spowiednikowi. I jaka myśl powinna nam w tym momencie towarzyszyć? Taka, że my zostaniemy przez Pana Boga zapytani i rozliczeni z posłuszeństwa spowiednikowi. Nawet jeśli nam źle doradzał i nam się wydawało, że on źle mówi, to my będziemy z tego sądzeni, kiedy staniemy przed Panem Bogiem. Nie będziemy sądzeni z tego, że spowiednik nam źle powiedział. On zostanie przez to osądzony. A więc odpowiedzialność naszego kierowania spoczywa na nim. A więc możemy tak naprawdę być spokojni, jeżeli się powierzymy spowiednikowi, bo to na nim większa odpowiedzialność ciąży niż na nas. My mamy być posłuszni. Jeśli wypełnimy posłuszeństwo i będziemy posłuszni, wtedy nie musimy się obawiać konsekwencji tego. A więc
To, co może taka dusza uczynić, to jest bezwzględne posłuszeństwo. Spowiednik, jeżeli to jest rzeczywiście mądry człowiek, który nas prowadzi mądrze, on wie dokładnie, jak nas poprowadzić, co nam musi zalecić i bądźmy mu posłuszni. Wiem, że będzie w tym momencie przychodziło na myśl, że ale spowiednik nie zna moich najgłębszych intencji, że muszę mu jeszcze coś wyjawić. Spowiednik wie o tym, że za każdym razem się okaże, że spowiednik nie zna całkowicie naszej duszy i przez 5 lat, gdybyśmy chodzili co miesiąc do Spowiedzi Świętej, nie wyjawimy mu wszystkich tajników, chociaż będziemy uważać, że cały czas spowiednik o nas nic nie wie i dlatego on źle rozeznaje. To jest właśnie myślenie skrupulata. To jest po prostu rozdrabnianie wszystkiego, gmatwanie się w tych grzechach. Jest to po prostu słabość, niemożność ocenienia obiektywnego rzeczywistości, bo to na tym polega, że nie jesteśmy w stanie obiektywnie, według własnego sumienia, dobrze ocenić rzeczywistości i dlatego musimy się zdać na kogoś, kto nam w tym pomoże i obiektywnie nam ukaże tę rzeczywistość. I tu musi być bezwzględne posłuszeństwo, bo my oczywiście będziemy szukać argumentów, że tak nie jest, że spowiednik się myli, bo my wiemy więcej, bo nasze intencje nie były czyste w tym momencie. Wszystko to szatan robi, by nas odwieść od prawdy Bożej. I trzecia sprawa to jest pewna aktywność, a więc człowiek o skrupułach nie powinien bezczynnie nigdy pozostawać. Dlatego, że właśnie w bezczynności przychodzą te myśli, kłębią się myśli, rozważania i tak dalej. I dlatego trzeba szukać po prostu możliwości aktywnego spędzania czasu. Poprzez pracę, zajęcie się sprawami, jakimś hobby, czymś, co lubimy. Oczywiście godziwe wszystko to musi być. Tak samo może to być odskocznia od tych problemów, jakaś zabawa, oczywiście godziwa. Wszystko, co jest godziwe oczywiście i co może nas po prostu odciągnąć od popadania w taki mętlik i babrania się w tych grzechach, będzie nam pomagać w tym. I rada jeszcze na sam koniec, żeby nie rozmawiać o swoich skrupułach z innymi, tylko ze spowiednikiem. Dlatego, że rozmawianie z innymi, dzielenie się tym, rozważanie powoduje, że trwamy w chorobie i ona się pogłębia. Nie niesie to żadnego rozwiązania, to, że my zaczniemy rozmawiać z tą osobą, z tamtą i uskarżać się nasz problem, powoduje, że my tak naprawdę cały czas pozostajemy w tym problemie. On nie zostaje rozwiązany. Dlatego tylko ze spowiednikiem rozmawiajmy o tych naszych problemach duchowych. Pomódlmy się w intencji wszystkich dzieci poczętych z wadami genetycznymi, aby zostały przyjęte i pokochane przez swoich rodziców. Maryjo Królowo Polski, bądź z nami, czuwaj nad każdym człowiekiem, nad każdą kobietą i nad każdym mężczyzną, nad każdym dzieckiem i to już poczętym w łonie matki. Czuwaj nad każdym sumieniem i ucz nas czuwać. Ucz czuwać wszystkie sumienia na tej ojczystej ziemi. Niech nie stają się winne straszliwych grzechów. Niech żyją ze świadomością wszystkich Bożych przykazań, a zwłaszcza tego, które mówi nie zabijaj. Nie zabijaj dziecka poczętego w łonie matki. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkie linki do wsparcia, zapisania się i rozliczenia 1,5% podatku znajdziesz w opisie filmu. Zachęcamy do przekazania swojego 1,5% podatku w 100% na nauki katolickie. Aby to zrobić, wystarczy w zeznaniu podatkowym podać KRS 00 00 50 72 34 i cel szczegółowy 35 449. Dzięki temu Twój 1,5% podatku nie zmarnuje się i będzie przekazany na rozwój nauk katolickich. Mamy też dla Ciebie prezent. Jeżeli nie potrafisz samemu rozliczyć zeznania podatkowego, możesz skorzystać z naszego darmowego programu do rozliczenia podatku. Całe rozliczanie z tym programem zajmie Ci 5 minut. Link do programu w opisie filmu. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu.
Ten odcinek powstał dzięki hojności darczyńców, za co z całego serca dziękujemy. Jeżeli chcesz pomóc w realizacji kolejnych nauk, wybierz jedną z opcji przekazania jałmużny w opisie filmu. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca, dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Z serca dziękujemy za twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Nade wszystko dziękujemy tobie, drogi darczyńco, to dzięki tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.